Na świecie w 99 roku żyło 6 miliardów ludzi. Dzisiaj, w 2012, jest nas 7 miliardów. W samej Europie 730 milionów. W Polsce 38,5 miliona. Na Facebooku natomiast ponad 700 milionów. Każdy z nas, tak jak tutaj jesteśmy, pan czy po prostu Bartek prowadzący, drodzy Toastmasterzy, goście, każdy się czymś różni. Na świecie są różne wyznania, różne rasy, mamy różne przekonania, różne doświadczenia, pochodzimy z różnych rodzin, ale jest pewna rzecz, właściwie dwie, o których dzisiaj chciałbym wam powiedzieć kilka słów, które nas łączą. Dwie rzeczy. Jak myślicie, co to jest? Dwie rzeczy. Liczba chromosomów. Okej. Niekoniecznie. Oczywiście, każdy może to interpretować na dwa sposoby. Ja znalazłem takie dwa wspólne elementy. To jest poszukiwanie szczęścia, po pierwsze, a po drugie, unikanie cierpienia. Zgodzicie się ze mną? Czy każdy z was kiedyś myślał o szczęściu? Czyli mamy po pierwsze szczęście i po drugie cierpienie. I teraz chciałbym wam przedstawić dwie historie, które wam to przybliżą. Pierwsza to będzie historia aktora, człowieka, którego zapewne znacie. Śpiewał, grał w serialach, nazywa się Will Smith. Trafiłem kiedyś na jedno z jego wideo czy materiałów w internecie, w którym pokazywał klucz do szczęścia, klucz do życia. I wymienił dwa takie elementy. Pierwszym jest bieganie. Drugim elementem jest czytanie. Dlaczego? Kiedy się biega, to taki mały człowiek, takie coś, właściwie nie wiadomo, nie można tego dotknąć, przywitać się z tym, nic z tym nie można zrobić, w sensie takim materialnym, ale mówi ci, nie dasz rady, zatrzym się. Połóż się, poddaj się, nie dasz rady, nie dobiegniesz, gdzie tam, 5 kilometrów, daj sobie spokój, odpuść sobie. Ale ty mówisz, mam cię gdzieś, pokazujesz tak zwany znak. Druga rzecz to jest czytanie. Przecież czytamy, albo nie czytamy, albo poszukujemy informacji, bo chcemy rozwiązać pewne problemy, czy to w szkole, w rodzinie, z przyjaciółmi, z dziewczyną, z chłopakiem, z partnerem, cokolwiek. Ale przecież przed nami żyło miliony osób, miliony ludzi. Dzisiaj żyją wspaniali, wykształceni ludzie, którzy już objechali cały świat, byli tam, gdzie może my chcemy być. Dlaczego zatem nie sięgać właśnie tam, do tych pozycji, do książek, żeby czerpać wiadomości od ludzi, którzy rozwiązali już problemy, bo wszystkie problemy świata są już rozwiązane. Tak naprawdę jest to droga do szczęścia i unikanie cierpienia. Druga postać właściwie, którą chciałbym przybliżyć wam tą podróż, którą chciałbym was zabrać, to jest pewien młodzieniec, który pochodzi z normalnej rodziny, z wykształconej rodziny, gdzie nigdy nie brakowało pieniędzy, miał dobrą pracę, znajomych, ciekawe życie, ale coś zawsze było mało. Mało było kasy. Kasy, mamona, bo jak mamona, to może, tamto może, wszystko. Mało było kasy, zawsze było mało. Jak zarabiał tyle, chciał więcej, miał więcej, chciał jeszcze więcej. I w pewnym momencie, kiedy doznał wypadku na autostradzie, obrócił się o 720 stopni, stanął w poprzek drogi, kiedy światła patrzyły nadjeżdżających aut, nagle wszystko zamarło, zatrzymało się, nagle te auta znikły, nic się nie działo na autostradzie dwupasmowej, gdzie jest niesamowity ruch. Zatrzymał się, wszystko się zatrzymało. I zaczął się zastanawiać, po pierwsze, kim jest, dokąd zmierza i o co tutaj chodzi. Takie proste, trywialne pytania. Dzisiaj pierwszy dzień wiosny, tak jak Bartek słusznie zauważyłeś, chciałbym zaprosić na scenę właśnie tą osobę. Także pozwólcie, muszę zawołać tego przyjaciela. Thank you.
chciałbym wam przedstawić Jana Pawła Tomaszewskiego, który właśnie idzie tą, pokonuje tą podróż. Chciałbym was zaprosić i zarazem chciałbym, żebyście go poznali. 4 półmaratony, 1 maraton, 8 biegów GP Poznania, nic. Bieg sylwestrowy, 32 książki, a drugie tyle jeszcze czeka w bibliotece. Ale po co? Po co właściwie to? Bo bieganie, maraton, cel, osiągnięcia, ale czy tak naprawdę właśnie ten medal, ten cel, to osiągnięcie jest takim sukcesem? No jest, no. Wisi sobie teraz w niego, w pokoju, przypomina. I co z tego? Nic. Przebieg? No i co? No i co się stało? Kilkaset osób, tysięcy przebiega i co? No właśnie, ta podróż. Był sobie kiedyś tam i sobie idzie. I podróż, czy szczęście, to nie jest cel, to nie jest ten medal, to nie jest tam ten dyplom, numer, tylko to, co musi się wydarzyć od tego momentu, w którym jesteś, byłeś, albo jesteś, bo teraźniejszość jest tylko tu i teraz, dzisiaj. I zaczynasz zmierzać, podążać, wyrzekając się pewnych pokus, słabości, zmieniając środowisko, zmieniając otoczenie, zaczynając się rozwijać. Poprzez bieganie pokonujesz tego małego gościa, który ci mówi: a ty, słaby, już jesteś, kurczę, nie dasz rady, 5 km, a ty już możesz dojść. A ty mówisz: biegnę dalej. Czytając, nagle dowiadujesz się o czymś takim jak Club Toastmasters, który powstał w 1923 roku. Jesteś, możesz być. Może dowiesz się w ogóle jeszcze czegoś innego, o czym zawsze chciałeś wiedzieć. Chciałbym was dzisiaj zaprosić właśnie w tą podróż. Podróż rozwoju, w której paliwem będzie książka, a napędem będą wasze nogi.